kłanię się Państwu i znów stoję przed tym najstarszym widokiem miasta Kalisza. Po prostu dlaczego? Bo ten obraz malowany przez zakonnika reformata był malowany w 1715 roku i przeznaczony właśnie dla tego kościoła dzisiejszego pod nazwą Świętej Rodziny, a dawniej to był klasztor reformatu. Proszę zwrócić uwagę, że ten widok przedstawiający ten klasztor inaczej wygląda jak pierwotnie, jak dzisiaj. Ponieważ tu wyraźnie widać, że nie ma kaplicy. Ponieważ kaplica dopiero pobudowana była w 15 czy 16 lat później. Tak samo na polecenie reformatów w Warszawie zmieniono mu wieżę, bo ona musiała być podobna do kościoła reformatów warszawskich. Tak samo proszę zwrócić uwagę na bramę wejściową. Ona dzisiaj ma kształt trójkątny, a wtedy dawniej miała tam zaokrąglone. Tutaj jest drzewo stoi. To drzewo dopiero w 1973 zwalił wiatr i burza. To była lipa sadzona w tym samym roku, co ten zakonnik malował ten obraz. Jeszcze tylko uzupełnię tym, że naprzeciw kościoła dzisiejszego sióstr Nazaretanek stoi drewniany kościół, który się nosił wezwanie Świętej Trójcy. Od niego uzyskały nazwy zabudowania, które dzisiaj ściągną po drugiej stronie, bo to był szpital także pod wezwaniem Świętej Trójcy. Proszę Państwa, budowa tego kościoła w połowie XVII wieku od samego początku natrafiała na wielkie trudności. Co to były za trudności? Mianowicie takie, że Kalisz, który jak tu wielokrotnie wspominałem, liczył 2,5 tysiąca, miał dwa kościoły parafialne i 6 klasztorów z kościołami, które mieściły się w murach i poza murami. I nagle w tym okresie zgłasza się jeszcze jeden zakon, mianowicie zakon reformatów. Oczywiście miasto natychmiast zaprotestowało i nie wyraziło zgody. Otóż zakonnicy zwrócili się do króla Jana Kazimierza ze skargą, że miasto zabrania. I wówczas Jan Kazimierz napisał list do miasta zabraniające przeszkadzać w budowaniu kościołów, wręcz pogroził nawet karą. Wobec tego w tym czasie zaczął się budować najpierw drewniany klasztorek i drewniany także kościółek, a po 5 czy 6 latach rozpoczęto budowę murowanego w takim stanie, jak go dzisiaj widzimy. Pobudowano kościół, trzeba było wyposażyć wnętrze. Wnętrze jest znakomicie wyposażone w drewniane ołtarze, w drewniane konfesjonały, ławki, prospekt organowy i wszystko, co w kościele było niezbędne, jest zbudowane w jednym stylu, znakomicie robione przez znakomitego snycerza. I one dotrwały do dzisiaj, ale ołtarze trzeba było także wyposażyć w obrazy. Malował je właśnie ten, który namalował ten tutaj widoczny u mnie panoramę Kalisza, nad którym unosił się święty Paschalis, uważany ówcześnie za patrona Kalisza, szczególnie od pożarów. No to się wszystko nie sprawdziło, bo wkrótce się to miasto i tak mocno spaliło, ale święty został i brat Jatkowski malujący ten obraz malował także i inne obrazy. W 1730 niejaki Piotr Sokolnicki, który był chorążym poznańskim, taki miał tytuł, ufundował kaplicę, którą na tym obrazie, której tu na tym razie nie widzimy, ponieważ obraz był wcześniej malowany 15 lat, kaplicę, którą nazwał kaplicą żołnierską. On się jakby trochę pochwalił swoimi osiągnięciami bojowymi i obrazek, który tam umieścił, był w tej jego rodzinie przez
ileś tam wieków może, i który brał zawsze udział w bojach. Ciekawą rzeczą, szczególnie dla mnie, jest to, że kaplica została oddzielona od kościoła przepiękną kratą, kutą ręcznie oczywiście, a ponieważ kościół ten jest moim kościołem parafialnym, zawsze, kiedy jestem w kościele, staram się być jak najbliżej tej kraty, żeby zobaczyć, jak dalece ona jest uszkodzona, jak daleko ma ubytki, jak ona potrzebuje natychmiastowej pomocy. No niestety dotychczas polecam Państwu obejrzeć strop tej kaplicy, na której pokazana jest ta procesja malowana przez skalickiego malarza Balukiewicza w końcu XIX wieku, i na innych plafonach są fragmenty z jego bojów. No nie wiadomo, prawdopodobnie według moich domysłów on brał udział w bitwie pod Wiedniem. Tak wygląda wnętrze, bardzo zresztą piękne, chociaż tylko jedno nawowe. W połowie XIX wieku podziemia kościoła były już zapełnione trumnami zmarłych. Tak samo cały plac, który dzisiaj widzimy, jest wolny, to był jeden cmentarz. I w 1860 czy 40, już dokładnie nie pamiętam, nastąpiła likwidacja cmentarza i wszystkich podziemi. Jest również dokładny opis, jak to wszystko wyglądało. Zresztą ten opisujący to tak bardzo barwnie opisał, że ślady były kontuszów, ślady były czaszki, były sukmany, były różnego rodzaju ubiory, które jeszcze nie zostały zniszczone. Otóż przy kościele, kiedy się wchodzi w bramę kościelną, po lewej stronie między kaplicą a kościołem jest taki krzyżyk niewielki i tam wykopano bardzo wielki grób, dół, który wszystko to tam złożono i postawiono na tym krzyż. Jest odpowiedni taki wierszyk tam ułożony na ten temat. Od tego czasu nie chowało się już w kościele ani w otoczeniu kościoła, ponieważ 200 metrów dalej powstał cmentarz przy ulicy Górnośląskiej. Ona się nie nazywała tak, ale dla obrazowania mówię, że to jest cmentarz przy ulicy Górnośląskiej. Przez wiele czasu zakonnicy byli tutaj zgromadzeni z różnych innych klasztorów, ponieważ jako zakon został przez cara zlikwidowany. Wobec tego umieszczono te resztki tu w Kaliszu. W 1914 roku, kiedy Kalisz został bombardowany, ta świątynia jedyna została mocno uszkodzona. Zniszczona została wieża i dach. Pocisk padł do wnętrza. Odbudowano ją przez siostry nazaretanki, którym powierzyły ten cały klasztor. Na tej uroczystości był arcybiskup Achilles Ratti, który 2 czy 3 lata później został papieżem Piusem XI. Siostry zakonne bardzo dobrze się zagospodarowały, pobudowały szkoły. Dzisiaj już widzimy, że to jest od przedszkola do szkoły podstawowej, do gimnazjum i do liceum. Wszystko one prowadzą podobno na wysokim poziomie. I na koniec chcę jako ciekawostkę dodać, że pewno siostry nie wiedzą, że przedszkole to się mieści w dawnym areszcie. Ten areszt, który pospolicie w Kaliszu nazywano kozą. Drugi taki areszt był na placu 1 Maja, który się dawniej nazywał jeszcze, a dziś na Nowym Rynku, zlikwidowany dla przeprowadzania tam zbiegu ulic. Także siostry powinny się dowiedzieć, że pracują w areszcie miejskim. I teraz się w dalszym ciągu te zabudowania tam rozprzestrzeniają. Jeszcze jako ciekawostkę chcę dodać coś innego, mianowicie na ulicy Babina stoi długi dom przeznaczony do rozbiórki, na którym jest tablica, która oznajmia, że to była siedziba 8 Pułku Legii Nadwiślańskiej, którego dowódcą był Cyprian Godebski. Otóż to nie jest prawda.
To w latach 20. tablica została umieszczona. No nie wiem dlaczego. Mianowicie dowiaduje się właśnie z historii kościoła reformatów, że na placu, który dzisiaj jest ogrodem, tam ćwiczył wojska swoje, swój pułk Cyprian Godebski, ten dowódca pułku, a równocześnie poeta, który zginął pod Raszynem. I na dodatek w kościele tym, w podziemiach, był pochowany jego 2- czy 3-letni synek. Tak więc tak wyglądają dzieje kościoła dawnego reformatów, a dzisiaj prowadzone przez siostry zakonne nazaretanki. Chociaż kościół jest parafią. Dziękuję bardzo.